Cześć, tu Ernest! Wracam do Was z kolejną porcją nowości ze świata Fortnite. Dzisiaj przyjrzymy się zmianom, które zajdą w rozgrywce oraz darmowym skinom, które tylko czekają, aż je odbierzecie. Zanim jednak do tego przejdziemy, najpierw poruszę temat fabuły. Przekażę Wam teraz kilka ciekawostek. Za moment nabiorą one sensu. Wiecie już, że motywem tego sezonu jest misja agenta Jonesego, który stara się opanować punkt zerowy, a do pomocy werbuje łowców z zaświatów. Niektórzy z Was kojarzą też pewnie Donalda Mustarda. To człowiek, który prowadzi fabułę Fortnite. To on jest tym mózgiem za wszystkimi eventami i połączeniami światów. W październiku zeszłego roku prowadził na żywo rozmowę z dziennikarzem Jeffem Killim na temat przyszłości Fortnite i Epic Games. Przed rozpoczęciem transmisji Donald Mustard zdradził nam, że w tle w swoim salonie zostawi pewną znajdźkę, która może być związana z Fortnite. Okazało się, że na stoliku w tle stała figurka postaci Snake Eyes. Zapamiętajcie go. Dzisiaj o pierwszej w nocy Donald Mustard na swojego Twittera wstawił czarno-białe zdjęcie. Widać na nim, jak czyta pewien komiks. Do tego zmienił swoją lokalizację na Arashikage Clan. Używa on często lokalizacji jako podpowiedź co do Fortnite. Dla przykładu jego poprzednią lokalizacją był Pomost. Oczywiście chodzi o ten z Fortnite, łączący różne światy. Arashikage Clan to fikcyjny klan ninjów ze siedzibą w Japonii. Oto ich logo. Jednym z najsłynniejszych członków tego klanu jest Snake Eyes. Wróćmy do zdjęcia Donalda. Na swojej ręce ma pewien tatuaż. Tak, to logo tego klanu. Komiks, który czyta, jest z serii komiksów G.I. Joe. Arashikage Clan pochodzi właśnie z komiksów G.I. Joe. Na otwartej stronie widać, jak Snake Eyes wyskakuje z wojskowego samolotu i szybuje w dół. Nie przypomina wam to wyskakiwania z busa bojowego? Ten samolot jest podobny do samolotu rozbitego na wyspie Fortnite. Nie jest to ten sam oczywiście, ale jednak jest podobny. Warto uwagi jest też to, że wydawnictwem stojącym za oryginalnymi komiksami G.I. Joe jest Marvel. Jak już na pewno wiecie, mamy ze sobą tony owocnych współprac Fortnite i Marvela. Cały sezon 4 był skupiony na postaciach z komiksów Marvela. Ponadto w tym roku ma wyjść film o Snake Eyes. Coś mi się wydaje, że Donald Mustard zaplanował połączenie światów Fortnite i G.I. Joe. Jest szansa na to, że Snake Eyes zawita do Fortnite jako skin. Jeszcze w tym sezonie. Nie jest to potwierdzona informacja, ale na to się zapowiada. Okej? Przechodzimy dalej. Na japońskim Twitterze Fortnite pojawił się post ze szczegółami na temat turnieju, w którym do wygrania będą skin, plecak i graffiti. To nowiutki skin, którego na dzień dzisiejszy albo całkowicie nie ma w plikach gry, albo jest zaszyfrowany. Tak czy siak, to nasze pierwsze spojrzenie na ten zestaw. Jak sami widzicie, zestaw kochanej, nie jestem pewien, czy to jest oficjalna polska nazwa, jest w motywie walentynek i wygląda uroczo. Graffiti za to jest autorstwa Gunheaded. Dla tych, co nie wiedzą, to w marcu zeszłego roku odbył się oficjalny konkurs na graffiti Fortnite. Zwycięskie graffiti miało trafić do gry i tak też się stało. A tuż za rogiem czeka szansa na zdobycie tych skinów całkowicie za darmo. Słuchajcie uważnie. Gracze konsoli Nintendo Switch w Japonii otrzymali zaproszenie na wyjątkowy turniej, który odbędzie się 3 lutego o 18 czasu japońskiego. To będzie 10 rano 3 lutego według czasu polskiego. Turniej ten będzie miał miejsce w regionie Azji, co oznacza, że jest on ograniczony dla graczy Nintendo Switch, którzy grają w regionie Azji. 1000 najlepszych graczy w rankingu otrzyma skina i plecak. Wszyscy uczestnicy, którzy zbiorą przynajmniej 8 punktów, otrzymają graffiti miałośniaka w pudełku. 8 punktów jest bardzo łatwo zdobyć, wystarczy kampić. Niestety sytuacja nie wygląda za dobrze dla graczy spoza regionu Azji, z uwagi na ping. Ponadto wymagane jest Nintendo Switch. Poza tym, jak zawsze, trzeba mieć włączone dwuetapowe logowanie oraz przynajmniej 15 poziom konta Fortnite. Podobny turniej odbył się pod koniec 2019 roku, na praktycznie tych samych regułach, tylko były po prostu inne skiny do wygrania. Warto uwagi jest to, że można było w nim wziąć udział, nawet jeśli nie było się z albo w Japonii. Wystarczy mieć Nintendo Switch i dobrego neta oczywiście. Aby móc wziąć udział, trzeba również ustawić region Azji w ustawienia gry. Wtedy w zakładce rywalizacji, kilka dni przed turniejem, pojawi się ten turniej ze szczegółami. Sam skin wejdzie również do sklepu za fałdolce. Nie znamy jeszcze dokładnej daty wyjścia, ale jest to skin na walentynki, więc nie będziemy musieli długo czekać. Jest też mała szansa na to, że podobny turniej odbędzie się na przykład w Europie. Jednak to nie jest potwierdzone info. Swoją drogą to niedługo ze sklepu Honest znika seria najnowszych ubrań, więc to jest ostatnia szansa na zgarnięcie ich. Dalej w temacie skinów to Epic Games w końcu dało znać, co się stanie ze skinami superbohaterów. 2 tygodnie temu twórców Fortnite doszły słuchy o tym, że w całości czarne kostiumy superbohaterów ciężko jest zauważyć w niektórych okolicznościach. Sprawa ta została wzięta pod lupę i słusznie stwierdzono, że to musi zostać poprawione. A dziś znamy już rozwiązanie. Od aktualizacji 15.30 nie będzie można używać czarnego na czarnym ani białego na białym.
To oznacza, że nie będzie można mieć w całości czarnego stroju ani białego. Posiadacze tych skinów będą zmuszeni mieszać kolory z białym lub czarnym. Nie zablokuje to opcji ustawianie na przykład całego niebieskiego stroju czy żółtego. Można nawet mieszać jasno-szary z białym, byle nie biały z białym. Gracze niezadowoleni z tej zmiany, w sumie to dowolny posiadacz tego skina, będzie mógł te skiny zwrócić bez wykorzystywania tokenu zwrotu do 30 dni od aktualizacji. Zakładam, że takich niezadowolonych graczy będzie wielu i nie dziwię się, ta zmiana trochę to jednak zepsuła, ale Epic Games musiało coś zrobić, no i padło na ten pomysł. Aktualizacja 15.30 wyjdzie prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu. Dobrą wiadomością jest ten zwrot. Fałdolcy ze zwrotu będziemy mogli przeznaczyć na dowolne stare lub świeże skiny. Przed nami chiński nowy rok plus walentynki. Spodziewajcie się wielu nowości i powrotu skinów z zeszłego roku. Twórcy Fortnite dodali jeszcze, że wraz z tą aktualizacją zmienią oświetlenie wewnątrz budynków. Pewnie trochę rozjaśnią ciemne miejsca i tle. Co do zwrotów, to osoby, które kupiły skina Terminatora, mogą go zwrócić do 25 lutego bez wykorzystywania swoich własnych zwrotów. Jest tak dlatego, bo w oficjalnym poście na temat skina Terminatora była pomyłka. Skin T-800 nie zawiera wbudowanej emotki, tak jak było napisane przed poprawką. Tak przy okazji, gdy mówimy o sklepie, dzisiaj weszła emotka Gangnam Style. Nie spodziewałem się jej, bo była zaszyfrowana. Ciekawostka. Teledysk piosenki Gangnam Style z 2012 roku to pierwszy filmik na YouTube, który zdobył miliard wyświetleń. Dodam jeszcze, że na Xboxach można grać w darmowe gry online za darmo, bez golda. To oznacza, że w Fortnite czy Warzone można grać na tych konsolach całkowicie za darmo. Nie ma już wymogu posiadania golda. Zmiana ta zostanie wprowadzona w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Z innych wiadomości, niedawno ruszyło nowe wydarzenie Winter Trials, podczas którego można zgarnąć kilka nagród. Więc tak, jest 5 różnych drużyn dla fanów amerykańskich twórców, których teraz widać na ekranie. Zabawa polega na tym, że trzeba dołączyć do drużyny jednego z tych twórców, klikając w ikonę łapki w górę obok jego nazwy, a następnie odblokowywać nagrody. Nagrody odblokowuje się żetonami. Pierwsza nagroda w postaci graffiti jest za zbieranie jednego żetonu, emotka śnieżki jest za 6, a malowanie za w sumie 12 żetonów. Pierwszy żeton otrzymuje się za samo dołączenie do tego wydarzenia. Drugi za kliknięcie łapki w górę przy jednym z tych twórców. Ponadto codziennie uczestnicy głosują na następne wyzwanie dla twórców, biorących udział w tym wydarzeniu. Za co otrzymuje się jeden żeton, co każde głosowanie. Żetony można również zbierać za samo granie w Fortnite. Co 20 minut w solo, duo lub oddziałach otrzymuje się żeton. Bez limitu, ale tylko w klasycznych trybach. Wydarzenie Winter Trials ma trwać do 6 rano 2 lutego, co oznacza, że jest jeszcze czas na zebranie 12 żetonów. Na stronie tej jest informacja o tym, że aby móc wziąć udział w tym wydarzeniu, trzeba mieć ukończone 13 lat i być rezydentem Ameryki Północnej. Ale mimo tego, że ja stamtąd nie jestem, ani obecnie tam nie jestem, udało mi się dołączyć i zebrać żetony. Nagrody są przyznawane dopiero 7 dni po zebraniu odpowiedniej ilości żetonów, więc jeszcze tych nagród nie otrzymałem. Ale pewnie nie będzie problemu. Coś podobnego pojawi się niedługo w innych regionach świata, więc jeśli was to ominie, nie przejmujcie się. Jeszcze jednym wymogiem jest włączenie tej oto opcji w ustawieniach Fortnite. Pamiętajcie również, że na tą stronę trzeba się zalogować używając konta Epic Games. Więc jeśli gracie na konsoli, wybierzcie opcję logowania przez wasze konto, na którym gracie. To ważne. To nie koniec gratisów. FireMonkey przekazał dalej na Twitterze kod na darmowe graffiti hotdoga robiącego grilla. Kod ten trzeba wkleić na tej oto oficjalnej stronie Fortnite, będąc zalogowanym na konto Epic Games. Dalej, Fortnite dało również znać, jak będzie można odebrać przedmioty związane z tegosezonowym FNCS. Posłuchajcie sami. W tym sezonie FNCS mamy dla naszych widzów kolejną partię nagród Twitch Drops. Informacje na temat tego, czy dany kanał jest obsługiwane będą wszystkie oficjalne kanały, znajdziecie pod tytułem transmisji. Pamiętajcie, że w celu umożliwienia obsługi nagród Twitch Drops wasze konto Epic i Twitch muszą być połączone. Co tydzień dostępna będzie inna pula nagród, więc oglądajcie transmisję, by mieć szansę zdobycia plecaka, graffiti, emotki lub ekranu wczytywania. Oglądajcie od 7 lutego. Na oficjalnych kanałach Fortnite Twitch, które teraz są na ekranie, transmisje będą zaczynały się około 19. Ile dokładnie trzeba będzie oglądać? Zazwyczaj kilkanaście minut starczy. Jak się przygotować? To proste! Wejdźcie na stronę fortnite.com, tutaj zalogujcie się na swoje konto, używając preferowanej opcji logowania. Ja gram na PC-cie, więc loguję się po prostu przez Epic Games. Po zlogowaniu się, przejdźcie na dokładnie tę oto stronę ustawień konta. Następnie wybierzcie zakładkę połączeń. Tutaj połączcie swoje konto Twitch. Ja połączę się na nowo, ponieważ zmieniłem nazwę.
A jeśli gracie na konsoli, to upewnijcie się, że macie połączone konto ze swojej konsoli, na której gracie. I gotowe! Nic dodać, nic ująć. Na koniec zmiana w radiu. W pojazdach można teraz się wsłuchać do stacji radiowej z muzyką z gry Rocket League. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!